Film o E10. Było E5, maksymalnie 5%. Jest, albo dopiero będzie, maksymalnie 10%. Czyli może być 6, może być 9%. Wspomniany dodatek to po prostu alkohol. A ludzie zajmujący się tuningiem, aby uzyskać więcej z danego auta, stosują alkohol, więc w teorii, a może i w praktyce, będzie więcej mocy, ale podobno ma wzrosnąć spalanie. Ale o tym wszystkim dowiemy się za jakiś czas. Będą testy, jakieś porównania, inne rzeczy, nie? Obejrzałem chyba każdy filmik o E10 w zeszłym roku i oto wnioski. Stare auta nie będą jeździły na nowej 95. Na przykład auta ze zbiornikami, które nie są w cudzysłowie z plastiku, będą te zbiorniki rdzewiały, będzie się odkładała woda na dnie, jazda na niskim stanie paliwa będzie źle wpływała na cały układ paliwa. Rdzewienie przewodów w starszych autach, ogólnie więcej alkoholu w układzie, równa się twardnieniu gumowych węży, przewodów, pękanie, przecieki, wycieki. Starych Mercedesy z lat 90. i starsze nie mogą jeździć. No tak, niby tutaj te strony i znawcy tutaj nas straszą. Aby ten film nie był długi, zatem krótko. Moim zdaniem, jak można wymienić sobie filtr paliwa, nie jeździ na niskim stanie paliwa. Ogólnie wiele głosów mówi, że te strony i ogólna gadanina chce, abyśmy nie jeździli z starszymi autami, nie? Żeby kupić nowsze auto, a najlepiej elektryka i w nosie mieć tą starszą motoryzację. Wiecie, elektryki, wiatraki i te sprawy, nie? Sam posiadam auto konstrukcyjnie z lat 90. silnikiem benzynowym i będę lał tą nową 95. Jak coś się stanie, no to się ogarnie to. Trudno, ale tutaj jak będzie, zobaczymy. Stan na 2 stycznia, stacje paliw, byłem na kilku stacjach, na większości wciąż przy dystrybutorach 9.5 jest opis E5. Na jednej stacji były dwa pistolety obok siebie, obydwa 9.5, na jednym było oznaczenie E5, na drugim E10. Ale wątpię, że jest to już na stacjach E10. Wątpię w to, ponieważ jest to dopiero początek roku, jeszcze trzeba sprzedać tutaj właśnie to stare paliwo E5. Więc nie wiem, kilka dni, może jeszcze 20 dni, może miesiąc i zacznie się pojawiać dopiero E10, nie? No, w większości stacji jeszcze są etykiety E5 na dzień dzisiejszy. No i to tyle o E10. Zobaczymy co dalej. Chcą nas wystraszyć. Miejmy ich gdzieś i tyle.